Stworzenia żyjące na tym świecie możemy podzielić na istoty rozumne, jak i bezrozumne. Do tych drugich zaliczamy zwierzęta, ale i potwory powszechnie znane jako kryptydy. Zaś do tych pierwszych należą istoty obdarzone rozumem, świadome wszystkiego. I to właśnie my, ludzie, przynajmniej w większości, należymy do tego pierwszego sortu. Aczkolwiek nie jesteśmy jedynymi. Istnieją inne rasy rozumne, które ze znanych tylko sobie powodów kryją się w cieniu. Tutaj możemy jako przykład podać wampiry, wilkołaki czy zmiennokształtnych. O wszystkich tych trzech rasach niejako wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach, ale to wciąż nie koniec. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć wam nieco o elfach. Wiele obrazów elfów z legend, podań czy popkultury jest ze sobą niezgodnych. Według przekazów historycznych są to niewielkie istotki, często posiadające skrzydła. Skrzaty, wróżki, chochliki, duszki leśne, rusałki i wiele więcej. To właśnie te stworzenia są nazywane elfami. Oczywiście nie wykluczamy ich istnienia, aczkolwiek mylne jest nazywanie ich wszystkich ogólnikiem elfów. Owe stworzenia mają własne nazwy i są zupełnie odmiennymi odrębami ukrytych stworzeń. Co ciekawe, najbliższy prawdziwemu obrazu elfów jest ten przedstawiony w różnych dziełach popkultury. Czy to w książkach, filmach, grach, niemal wszędzie jest on taki sam. Elfy to długowieczne, a może i nawet nieśmiertelne stworzenia na pierwszy rzut oka przypominające ludzi. Wyróżniają je szpiczaste uszy, wiecznie młody, piękny wygląd, długie blond włosy, choć zdarza się, że są one srebrne albo czarne. Ponadto elfy mają bardzo dobrze rozwinięte zmysły, a ich uzdolnienia magiczne są legendarne. Często utożsamiane są z bliskim przywiązaniem do lasów. Tak właśnie prezentują się dwa skrajne, różne obrazy elfów. Więc jak jest naprawdę? Kim są elfy i jak wyglądają? Jak już wcześniej powiedzieliśmy, najbliżej prawdy są opisy wywodzące się z popkultury. Elfy są kolejną z rozumnych ras, bardzo podobną do ludzi. Nie są ani nieśmiertelne, ani długowieczne, choć po prawdzie potrafią żyć od 30 do nawet 50% dłużej od średniej długości życia przeciętnego człowieka. Czy rzeczywiście elfy posiadają szpiczaste uszy? Owszem, ale nie tak, jak to sobie wyobrażamy. Są cienkie, wysokie, ale ich koniuszka są nieco okrąglejsze. Poza tym elfy nie różnią się bardzo od ludzi. Nie wyglądają na wiecznie młodych i pięknych młodzieńców czy dziewcząt. A więc jaka jest większa różnica pomiędzy elfami a ludźmi? Otóż ta leży wewnątrz. Pomijając kwestie związane z wiekiem, elfy najbardziej wyróżnia niesamowity, choć naturalny dar do panowania nad magią i kontroli energii. O tych zagadnieniach szerzej opowiemy w następnym odcinku. Najważniejsze, co musicie wiedzieć, to to, że lepiej niż ktokolwiek, niż jakakolwiek inna rasa rozumna, potrafią posługiwać się magią. Ilu elfów jest w społeczeństwie? Nie wiadomo. Jednakże pewne jest to, że lwia część ich przedstawicieli nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojego jestestwa, całkowicie adaptując się do ludzkiej cywilizacji. A co z tymi znającymi o sobie prawdę? Może stoją na najwyższych stanowiskach na świecie? Może w ukryciu snują niecne plany? Kto to może wiedzieć?